Czy w nocy chrapiesz? Nie. Nie, kobiety nie chrapią. Czy zjadłaś coś kiedyś w supermarkecie nie płacąc? Nie. A sok się liczy? Czy znane nazwisko pomaga w karierze? Tak. To chyba wszyscy wiedzą, że pomaga. Czy mówisz dzień dobry sąsiadom? Tak. No bo to zależy, którym. Niektórym nie mówię. Czy kolegom z planu Ja teraz kłamię podobał się twój turban? Tak. Bardzo się podobał, no jakby się komuś mógł nie podobać. Czy lubisz latać samolotem? Nie, nie znoszę latać samolotem. A strasznie dużo muszę latać. Czy chciałabyś prowadzić kiedyś własny show telewizyjny? Nie. Nie, ja się nie nadaję do tego. Czy zdarza ci się krzyczeć? Tak. Ale na szczęście głównie w pracy. Czy Jason Statham dobrze całuje? Tak. No pewnie. Czy jest ktoś ze świata show biznesu, z kim masz na pięku? Nie. No tak, to jest bardzo prywatna sprawa i nie będę o tym mówić. Czy można cię zawstydzić? Można. Czy wiesz, kto wygrał ostatni mundial? Tak. Powinnam wiedzieć, bo oglądam wszystkie mecze, ale zapomniałam. Czy wystąpiłabyś w sequelu Ja teraz kłamię? Tak. Pewnie, żebym wystąpiła. Czy na spacerze zawsze sprzątasz po swoim psie? Nie. Bo chyba w lesie nie trzeba. Czy niscy faceci mają u ciebie szansę? Nie. Powiedziałam nie, bo próbuję ukryć swój romans z Robertem De Niro. Czy kiedyś urwał ci się film? Tak. Jak jeszcze były na VHS-ach. Czy polecasz Ja teraz kłamię widzom? Nie idźcie na ten film. Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie, szkoda czasu.